A więc ziomeczki, zanim zacznę ten film, chcę wam powiedzieć, że jeżeli korzystasz z Skydropa, to polecam ci wpisać tutaj kod AGROTV i otrzymasz 2 złote i 17 groszy w gratisie, za darmo. I tak oto sposób możesz rozpocząć twoją przygodę z CS-em nawet. A jeżeli chcesz jakiś filmik z CS-a, koniecznie zostaw lajka i komentarz, że chcesz. Cześć, siemanko, z tej strony AgroLnik TV i dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Mati Z, siemanko. I będzie zapowiada się ciekawy filmik, bo dzisiaj są siewy i jak widzicie, oto nie nowy nabytek, a Władimirec, który jest odnowiony. Co sądzisz o nim, Mati? Ładny jest, nie znam się. Jak uważasz, biegi w rusku są dobre? No, są kozackie, kiedyś u wujka za młodu jeździłem, to było coś. Jak widzicie, kasa spadła troszeczkę, bo chyba ostatnio mieliśmy trochę więcej. Władimirec kosztował jakoś 3000. Agro poszedł na kasyno i przepił wszystko. Tak, dokładnie. Znaczy co? Dobra, wyciągniemy sobie tutaj wóz konny. Ojoj, w ścianie jestem. Dobra, Mati, jaki masz suchar na dziś? Daj mi się trochę zastanowić. No, dobra. Dobra, mam. Robi ciągnik u fryzjera. No W nie wiem. warkocze. Harkocz, kurde Maci. O, krowa, widzicie jak ładnie O, upasłem ostatnio? a propos krowy, to szczególne pozdrowienia kieruję dla mojej kochanej przyjaciółki Kamili. Kamili, pozdrawiam cię. Oczywiście bez urazy dla innych. Bebo, zaraz to słomę wjedziesz. Jak ty jedziesz? Ojoj! Widzicie, Mecik! ludzie, on jeździć nie umie nawet. Oj, A to gra chyba, w bo to. to nowe, no. No, Tak, jak tłumacz się, nowy. tłumacz. Nowe wspomaganie w ciągniku, no to chłopie. No. Zostawię go tu, bo dzisiaj siewy to nie do malucha, tylko idziemy do 30. No, ładnie zapaliła. Czy dziecha, kurde, ma kabina idealna, żeby zmieścić jeszcze tutaj obok pewną osobę, nie, Adi? Jak widzicie, mój kolega ma bardzo dobry humor. Tak. Możecie napisać, czy podoba wam się taki film z kimś. Tak właśnie. Czy chcecie więcej odcinków z Mati Z? P. Mati Z P. P. Dobra, podczep. Ojoj! O, pogniotłem! O, tego się jeszcze Oj, wyprostuję. zepsułeś, no nie umiesz. Już się tego nie wyprostuję. Amazonka, taki siewniczek, ładny. A wy w tym międzyczasie, ludzie, możecie napisać w komentarzach, jak się dzisiaj czujecie i o której wstaliście. No, możecie. Ja wstałem o 8. Ja wstałam o 7:30, bo lekcje oczywiście. Jak tak rano można wstawać? To jest rano, człowieku. No rano. Dla mnie rano jest jeszcze o 10. Dobra. Już nie rozsypał tego zboża. O, spokojnie, worki to są, to nie są wiadra. No. 200 tyle wystarczy, kilo. Co siejemy na polu? Nie wiem, a co żeś wsypał? Chyba pszenicę wsypałem. A myślę, no to może być pszenica tam. No to siejemy. Pszenica najlepszą cenę ma. Właściwie chyba nie. Jeśli mi się tak To wydaje. nie. To trudna ta gra dla mnie. Czekajcie, bo to coś nie chce siać. Coś tu nie działa. Kagi zepsuł. Panowie, siewnik do wymiany. Co tu się dzieje w ogóle? 30 nie daje rady. To bierz tego, Władimirca. Ja idę pożyczyć od sąsiada, bo widzę, że tutaj jakiś problem techniczny, a tu nie ma czasu. No, Dobra, ja dzwonię już do Epka i ten, idziemy pożyczyć.
To dzwoń tam, dzwoń. Halo Edek, ty bo zaraz tu ten nagro przyjedzie do ciebie po ten... No po ciągnika, no po tego, no tego właśnie. No te nowego tam. No dobra, to zaraz będę. No cześć. Słuchaj, załatwione, Edek się zgodził, ale płacisz mu 500 zł. No dobra, no to już poza odcinkiem się z nim rozliczę. No. Idziemy do Edka. Także dzisiaj nie siejemy 30, tylko pożyczę od sąsiada. A to jego trochę większy, nie wiem czy da radę 30 sobie. Edek naszykował ładnie. No, UMZ. Dobra, czas na kolejny suchar. Dlaczego Kasia miała przyzwisko w szkole Śmietana? No nie wiem, no. Czego? No bo też była bita. Ha, jeżeli ktoś nie rozumie, to Śmietany się ubija do ciasta. No, dokładnie. Kurde, sucharowiec jeden. Kto normalnie będziesz u mnie na karcie społeczności dawał suchary od dzisiaj? Top jeden, chyba. A jak? Ale powiem wam, idzie to, dobrze. No, nieźle, jak mój Ursusik prawie. Ale biegi to ma już nie wiadomo jakie. Powiem wam, że też mam dwa ciągniki. Ursusa 3512 i 902. Stan idealny. Chodzi w polu jak szalony. Sam zmienia biegi. Czy tak dobrze? No, sam jeździłeś przecież. No tak, wspomniałem. No. A 912? No. Dwójka. A, dwójka, no tak. Jak widzicie, nawet czasem ja się pomylę. Ładnie, o, przyjeżdżam obok Kamili. Jak widzicie, ludziska, od dzisiaj ta krowa się nazywa Kamila. Tak. A Kamila jest fajna, ogólnie jest super. Także możecie w komentarzu napisać miłe słówko dla Kamili. Oj, ledwo ten Wladimir, ten idzie. MZ. MZ-ka. Kurde. Chyba musisz zadzwonić do sklepu po coś lepszego. Nie wiem, to sąsiad kupywał ten ciągnik, to... Poza oranem powinno jak te lala iść, a że nie idzie, to ja nie wiem. Połowie nie sieje, no weź, to szkoda. Nie, no dobra, już zasieje, no niech będzie, no. No i tam. No. Adie, powiedz jakąś... Skopię. Adie, proposiania, powiedz jakąś historię. Nie mam historii żadnej. No wiesz co, ja tu się przygotowywuję, a ty co? Nic. Nic nie robię na tym kanale normalnie. Widzicie ludzie? Przejmuję ten kanał chyba. Chociaż nagrywać nie umiem. No ale. A już jest ile? Dopiero 7 minut 8 odcinka, ojoj. Myślałam... No, już 8 minut? A myślałam, że już ze 20 minęło. Także dzisiaj się taki ciekawy odcinek zapowiada. I trochę dłuższy pewnie. Czy całego to na odcinku pewnie nie będę siał, bo to... Widzicie, idzie... Jakby nie mogło. Normalnie. Idzie jakby chciał, a nie mógł. No. Jak ja się tu zakopię za chwilę. Pod górkę nie daj rady. No i zakopało się. Mogłem to najpierw zagregatować. No mogłeś. Pewnie lepiej by szło. Bierz kredyt i kupuj coś porządnego, a nie... No to jak wezmę kredyt, to go chyba nie spłacę. Najpierw sobie na kombajn zbieram. A jaki chcesz kupić? Taki far fajny wypatrzyłem sobie. Mhm. A nie? Ile on? Chyba ze 20 tysięcy albo mniej? Z 5? Nie pamiętam dokładnie. Pod koniec to nie odcinka jest powiem wam. Far, ale to taki, że do ciągnika przyczepiany. A. No. Ale to mozolnie idzie?
Dobra, strasznie tu ten, nudno, więc pora na kolejnego suchara. Co zjadł dziś kanibal na śniadanie? Nie wiem. Ani trochę. Znowu Ania, no co, jest grany w ogóle. Ania też fajne imię. Także przypominam o łapeczce i subiku. Nie subujcie, on skamuje. Ta, ja skamuję, ciekawe na co. Nie wiem. Na hajs. Ciekawe jaki. Nie wiem. Nie nagrywam dla pieniędzy. O, wcale. No, to nie wyłączyło się już te ładne te. Już... Co się włączyło? Nie wiem, tu chyba jest tak mokro. 30 też trochę słabo mi tutaj jechała. No. Ale już teraz trochę lepiej idzie. Bierze rozpęd. Tutaj biegi zmieniam cały czas. Oj, 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 oj! Góry? Da podnosił i opuszczał, bo to inaczej nie da rady sobie. Widzicie, właśnie przetestowałem UMZ-a, jak działa. No i działa tak sobie, bym powiedział. Sam się mógłby coś lepszego kupić, a nie? Jakimś złomem jeździ. Kupiłby Ursusa, a nie? No, tamto te porządne Ursusy są. A nie jakieś UMZ-y ruskie. Dobra, ale to się w poprzeczniaka robi. No. No, do góry nie podjedzie. Napęd by chociaż sobie załączył do niego. Na przód. No, bo to bez tego ani rusz w pole chyba. Nie wiem, zależy jeszcze od warunków. No tutaj to takie sobie bym powiedział, takie średnie. No. Głowa w szybie, au. No. O, idzie jakoś tysianie, no. Powoli, powoli. No. Ze zgórka idzie. Ha, i ze zgórka ciężko ma. Ile to może mieć koni? 20? Nie, no to powinno mieć 80. Dobrze, 30 nie brałem. No ale umijaki robisz, nie, no nie umiesz. Nie, no ten siewnik przepuszcza. Będziesz chodził z grabiami potem i dosiewał wiadrem. Jak to się kiedyś robiło. O, powiem wam, że ciężko ma ten UMZ. Koła mu się do tyłu kręcą w ogóle. Screen musiał polecieć. Do czego? No, do miniaturki. A to komu? Chociaż w sumie tak trochę się sieje jak w realu w tym momencie, tak. No. To nie wiem, Madi, nudno się robi, więc może powiedziałbyś jakąś historię. Jaką historię? Nie mam historii. Nie wiem, coś wymyśl z życia. Wymyśl, ale z życia. O, albo powiedz, jak u ciebie byłem w Sylwestrze, jak mi rękę wygięłeś w drugą stronę. Nie, ogólnie to byłem u niego. Mam coś lepszego, co każdego zadowoli. No co? Także chcę powiedzieć, że już do końca lekcji w ogóle, końca szkoły, jak ja to mówię, zostało już tylko 3 miesiące. Kogo to obchodzi? Kogo bardziej obchodzi to, jak prawie mnie zabiłeś, albo złamałeś mi rękę. Ja nikogo nie. No więc nigdy. Słuchajcie, ja sobie leżę normalnie na podłodze, a ten mi skacze na łokieć, a ten łokieć w drugą stronę się przegiął, ale jakoś się wygiął potem znowu.
No, prawie Ale chciałam mnie po co? zabić. Lepiej po co na podłodze leżeć? Nie pamiętam. Było Pewnie dawno. dawno, jak ten kanał. Nie, no wtedy to ty miałeś po kilka tysięcy wyświetleń. Kilkadziesiąt. No, to były czasy. Dlatego, jeżeli chcesz pomóc mi rozwinąć kanał, żebym bardziej chciało mi się nagrywać, to możesz zostawić suba, udostępnić film i polecić znajomym. I napisz w komentarzu, czy chcesz mnie widzieć w kolejnych odcinkach albo innych. Na przykład muszkę. Chociaż nie, on jest nudny. To nie, jego nie. A, i pierwsze trzy osoby, które napiszą hashtag śmietana chyba w komentarzu, dobrze mówię? Tak, dobrze, śmietana. W komentarzu dostaną specjalne pozdrowienia. Pierwsze trzy osoby, pamiętajcie, ja to wszystko sprawdzę. Na następnym Będzie odcinku tak. będą pozdrowione. Trochę tu słomy zostało. Oj, tam nawóz będzie naturalny. Słoma nic nie da. Krowę wezmę, przyjdzie, to zje. Tak. Jeszcze raz będę musiał przyjechać tu. A wiesz, Adi, Agro, czym się różni ciągnik od krowy? Nie. Ciągnik jak nawali, to stoi, a krowa jak nawali, to idzie dalej. Niezłe żarty. Polecam Matiego na przyszłość. Nie było do ciebie, Kamila, skierowane. A, widać ty teraz coś opowiem. O tej twojej dziewczynie w traktorze. To się wytnie, nie? Nie. Nic nie było. To tak, no. UMZ-a oceniam na takie 5 na 10, bym powiedział. No i mówiłeś, że nie będzie całego siania na odcinku, a co ty już kończysz? Oszukałeś widzów, widzowie. Czujcie się oszukani. Szukałem was wszystkich, jaki zły jestem. Wiem, że on was oszukuje na hajs. Nie no, widzowie, oglądajcie dalej. Zostańcie na kanale, bo będzie coraz ciekawiej na moich filmach. Jeżeli Agro oczywiście. się coraz bardziej rozwija, coraz lepsze maszyny ma i w końcu jakieś live'y polecą. No. O, Tylko teraz jak idzie. musicie być wytrwali, no bo poza sianem to idzie. No. Podwójnie będzie rosło tutaj tylko. Right. Jeszcze tutaj to, co nie zasiałam, dosieję. Pewnie będzie koniec. Odcinka. No. Niestety. Ile ma? Ile minut? Nie wiem. Ile by nie było. Nie no, musi być minimum 10, żeby zarobki były. Znaczy co? Nie, nie musi, jeżeli nawet. A poza tym, Nie? nie robię tego dla pieniędzy, pamiętajcie, widzowie. Robię to dla przyjemności. Widzowie, to nie jest tak, że on mnie zmusił, że ja mam tu nagrywać. Nie, nie, ja sam chciałem. No, dokładnie. No. Powoli będziemy kończyć odcinek. Ali tu już zaparkuje. Jeszcze 30 wezmę, odstawię, bo jeszcze sąsiad ukradnie, A. tyle będzie. Ty, a odstaw ciągnik sąsiadowi. Rzut, pa, niech ma, sam sam odczepi. Ja mu nie A będę ruszał. to twój siewnik. Nie, to jest jego akurat. Mój tam na podwórku. Aha. Widzisz jaki złodziej, sąsiad? No, kupił sobie takie maszyny. Ewidentnie, Kurde. to nie były czyste pieniądze, jak nic. Nie, to jest coś krętackiego. Ale 30, to idzie ładnie. Ja aktualnie jak nagrywamy jest godzina 15:20, ciekawe, o której Agro wrzuci odcinek.
Pewnie jutro będzie z rana o 10 typowo. Albo nie, od 10 będzie o 7 film. A nie możesz zrobić dzisiaj? Dzisiaj to już raczej nie. A, bo ci jeszcze film mamy oglądać, no. Zmontować wszystko trzeba. Tak. Pieniążki wypłacić odpowiednim osobom. Czyli dokładnie 0 zł wypłacić. Umawialiśmy się na inną kwotę, ale okej. Dokładnie to, minus 1 zł. Nie no, oczywiście wszystko family friendly. Tak. Ten odcinek był taki bardziej... Po prostu... Z humorem. No właśnie, z humorem miał być. I był. Jedźcie skuterem na zakończenie. To nie mój. Znaczy, czekaj, gdzie on jest? A. Znaczy stoi, ale to... Spróbuj wsiąść. Nie da się. Do malucha wsiadłem, czekaj. Dobra, jedź maluchem. Albo wiem, jedziemy do sklepu maluchem. Pooglądać maszyny i ten mi pokażesz. Nie, to pójdę do domu, czekaj, w domu ci pokażę. No. Patrz, taki kombajn chcę sobie wziąć. O, taki far, 2000. A jakie ma wzory jeszcze? To do motowideł tylko. No i tak, 40 koni, także będzie potrzebować sąsiada. A co ty masz tutaj pod 112? To siewnik jest taki, nie wiem, wstawili na OLX-ie. Taki używany jakiś. No, to bez sensu. No, dlatego... Dobra. Do zobaczenia, widzowie, no to... Siemanko! Trzymajcie się, na razie, cześć!